I am a butterfly. I am a butterfly. I am a butterfly. I am udar. I am a butterfly. Idziemy na plażę. Dzień kolejny. Dzień dobry. Plan na dzisiaj był całkiem inny, nie mieliśmy jeść rano na plażę, tylko mieliśmy sobie pożyczyć samochód, pojechać w góry i zobaczyć jakieś fajne rzeczy, tutaj kawałek dalej co są. Tutaj stacjonująca pani, która opiekuje się nami, powiedziała, żebyśmy nie pożyczali samochodu, bo że teraz w Turcji jest jakiś problem i że jakieś tam chyba na siłę wypadki ci Turcy powodują i potem żądają jakiegoś odszkodowania i że ostatnio jakaś tam właśnie taka sytuacja, że była. I że podobno Polacy coś w szpitalu leżą, a reszta na policji i jakieś tam wyjaśnienia. A jako, że przeważnie tutaj na tydzień się przyjeżdża, no to potem jest problem, żeby rozwiązać to w takim szybkim czasie. No i prawdopodobnie proponują jakieś ugody takie niekorzystne. No i żeby nie ryzykować, żeby nie pożyczać samochodu i tak nas nastraszyła, że w końcu żeśmy go nie wzięli, nie? Woda jest bardzo ładna, ale plaża jest tragicznie brudna. Mówię to teraz, kiedy Michała nie ma, bo mnie opieprza. Jakbym wiedziała, że taka plaża jest, to bym się nie zdecydowała chyba. Ale ogólnie jest to bardzo fajnie, tylko że poza tą plażą jest strasznie brudno. Jak po jakiejś takiej libacji alkoholowej. Bardzo ładnie. To jest jedyny moment, żebym mogła wam opowiedzieć o sobie, ale teraz nie mogę, dlatego że oni znowu chcą być nagrywani. Zobaczcie, Ola wyjęła sobie cytki. Zajebiście. Sprawdzasz ta misia? Nie? A co robisz? Właśnie pies. Weź pokaż tutaj, tak żeby było widać tego kebsa. Widać? No. Obiecałem, że powiem, który to był kebab, ten pierwszy, co Kamilowi smakował, to był ten właśnie. Ale także widać? My Durm. Ten, no. Wzięliśmy sobie tureckie lody. Które różnią się tym, że są z goat, to co to jest? Monika zawsze jak coś nowego je, to zawsze na początku jest zajarana, mówi o jakie super, a potem... Nie, dobre jest, bo jest taki kwaskowaty, jest taki orzeźwiający. A potem wychodzi na to, że wcale nie było jakieś takie mega super. Bardzo dobre. Ale akurat to są jedne z najlepszych lodów, jakie jadłem. Polecam. 20 lir za jednego, czyli niecałe 6 zł. Takie zwykłe są dużo tańsze, ale no warto wziąć tego, naprawdę. No niestety trzeba to pokazać, bo... To jest problem plaż tutaj. Tak wyglądają większość plaż. Tam też jest, zobacz, widać, też jest tak. Powiem wam tak, nie wybaczę tej ekipie mojej, że nie poszliśmy sobie... To są takie ładne góry, naprawdę. Nie wiem, czy to widać na filmie. Nie, coś pokazujesz może. Nie, tam chyba widać tą górę za mną, czy to chmury. Chmury? Nie, to góra jest za mną. I nie poszliśmy ani razu, a dla mnie to jest straszny minus, bo chciałem sobie zobaczyć takie naturalne środowisko, jak tutaj to wygląda. Już ci kości nie pozwalają. Zwierzątka, roślinność i takie rzeczy. To naprawdę jest mega przygoda, a im się nie chce, bo jest za gorąco. Ale widzieliśmy banany pod prysznicem. Nie chcą się przyznać nawet do tego po prostu, że są leniwi, tylko zmieniają temat i tak jest cały czas. Ja bym tutaj potrzebował, jakbym miał jeszcze drugą osobę, która by cisnęła, że idziemy, dobra. To byś poszedł sam. To bym wszystkich tu nakręcił, ale no nie jestem w stanie całej trójki leniwej przebić. Piszcie aplikację, następnym razem będziecie mogli... Ten lira, jak wejdziesz na tą górę. No.
teraz jest jasno, bo na wieczorem to jest takie podświetlone wszystko. A zaraz zobaczyć, fajnie to fajnie wygląda. Teraz fajnie wygląda, bo ja jestem. Były solenia. A ja jestem też? Idziemy we czwórkę z lodami, a gość nam proponuje lody. Myślałem, że wczoraj wymyśliłem sposób, żeby tak nas nie męczyli, nie? No bo jak masz lody, no to do restauracji tak nie bardzo. Do sklepu też nie bardzo pobrudzisz. No lody tym bardziej nie. Ale okazało się, że nie... Jakoś równo, bo się giba. Że jak jesz lody, to nie wystarczy, żeby nie zapraszali cię na kolejne lody. To ale co myślisz o zakupie, no, Kamila? Przecież... Nie wypowiem się na ten temat. Chcę powiedzieć, co oni zrobili. Jeszcze dostałem smak Herry. Sherry. No to Sherry. Poszli do sklepu i pili jeszcze jakieś dziwne alkohole i teraz mówią, że jeszcze teraz nie straszą, bo ja mam ciemieninę. I oni mi się straszą, że im... O, tak mi robią cały czas. Kamil mówi, że mu go boi brzuch, Michał, że fajna jest ta chmura, po której stoimy. Na której stoimy i teraz mi straszą. Tak go cofa, zobacz. A tak nawiasem mówiąc, nie wchodzi ci ta chmura między palce. W ogóle to przyszliśmy i nas zaprosił na górę do sklepu. Tam było tak cicho, nikogo nie było, bo tutaj wszędzie pełno ludzi jest. A tam taki klimacik, że tylko my byliśmy, w ogóle jakieś picie nam dał. Trochę się baliśmy tego pić. Czyli ja wypiłem od razu. Dalej nie jesteśmy pewni, czy to było czy takie nie jest dodatkiem. Czy to było zwykłe picie, czy nie. Bo tak trochę jakby jeszcze kręciło w głowie delikatnie. Jeszcze chciał z nami zajarać ten na próbę, jak się nazywa? Szysza. To ta rana powstała faktycznie w wyniku wczorajszej kłótni z moją małżonką. Moja małżonka nie odniosła żadnych obrażeń, gdyż ja jestem życiowym pacyfistą, ale postanowiła zaatakować mnie. The winner is... I. Postanowiła mnie zaatakować przy wejściu do pokoju hotelowego swoim szponem i zaszlachtowała mi rękę, a ja dodatkowo jeszcze muszę przyznać, że byłem pierwszy raz pod delikatnym wpływem alkoholu, gdyż piliśmy wcześniej drinki. Także ale mówiłeś, że tam drinków no, nie ma alkoholu. Także uważaj, z kim tańczysz. Bo życiowy parkiet bywa śliski. 100 lat, niech żyje nam. Łapka w górę, subskrypcja, bo tyle ciekawych rzeczy nie dowiedzieliście się jeszcze u nikogo na filmie. Sama prawda, obiektywne oceny i takie rzeczy. Poczekaj, zrób to dla tych twoich serii.